Nie tak wyobrażali sobie wznowienie rozgrywek PKO Ekstraklasy piłkarze Dawida Szwargi, którzy walk o ligowe punkty w 2024 roku rozpoczęli od porażki 1-2 z Wartą Poznań. Rozwiązanie mecza w tym spotkaniu było ok. Byliśmy zespołem, który zaraz po bramce 1-0 tworzy 100% sytuację na wyrównanie. To jest sytuacja antycyklacza. Każdy zespół, który traci dwie bramki w tak krótkim czasie, ma moment, w którym nie czuje się w 100% pewny. Futbol to gra emocji i strata gola napędza drużynę, która tą bramkę strzela, ale to wybija z rytmu zespół, który tą bramkę traci. Mimo to uważam, że po około 10 minutach wróciliśmy do swojej gry w postaci drugiej bramki i już graliśmy te ostatnie 15 minut pierwszej połowy na poprawnym poziomie. A w drugiej połowie byliśmy zespołem, który dominował, przebywał na połowie przeciwnika i kreował również sytuację, o czym świadczą statystyki. Strata punktów na pewno nie pomaga w walce o obronę tytułu mistrza Polski, bo do ostatecznych rozstrzygnięć coraz mniej czasu. Raków zdaniem szkoleniowca nie może sobie już pozwolić na błędy. Pozostaje więc tylko mobilizacja przed kolejnym meczem, tym razem z Piastem Gliwice. Mam taką nadzieję, dlatego też dążymy jako sztab, żeby zawodnicy byli motywowani od pierwszej minuty w meczu z Piastem. Natomiast jedyna właściwa narracja to jest krok po kroku i od meczu do meczu. Żadne stawianie takie celów dalekosiężnych, to można to określić oczywiście na początku rundy, ale kiedy runda już się zaczyna, to najważniejsze jest przygotowanie się do najbliższego meczu i pełen fokus tylko i wyłącznie na najbliższym rywalu. Mecz Raków Częstochowa - Piast Gliwice w sobotę 17 lutego o godzinie 20 na stadionie przy ulicy Limanowskiego, którego baza sportowa już w połowie 2025 roku znacznie się poprawi dzięki inwestycji, jaką zaplanował samorząd o łącznej wartości 18 milionów złotych. Myślę, że jest to nieodłączna część zawodowego futbolu, że zawodnicy są w stanie, zwłaszcza w tym trybie, w jakim my pracujemy, przyjść do klubu, mieć miejsce w klubie, gdzie mogą odpocząć, mieć miejsce w klubie, gdzie mogą zjeść posiłek, mieć miejsce, gdzie mogą się zregenerować, mieć na wyższym poziomie całą strefę regeneracji czy siłownię, ponadto mieć boiska treningowe, na których jesteśmy w stanie trenować i grać w piłkę. To są wszystko rzeczy, które wpływają na wynik, wpływają na performance, zwłaszcza jeżeli mówimy o poziomie europejskim, rywalizacji na poziomie europejskiej.